pani prezes Beaty Szydło oraz parlamentarzystów na czele z panem posłem Andrzejem Adamczykiem, który jest szefem Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Krakowskim. Bardzo proszę, pani prezes. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj na nowym plepażu, żeby spotkać się z mieszkańcami Krakowa, rozmawiać o ważnym problemie, tym, co jest dzisiaj dla Polaków rzeczą priorytetową i co jest również priorytetem Prawa i Sprawiedliwości naszego programu. Będziemy rozmawiali o tym, jak można pomóc polskim rodzinom. Przygotowałam kilka dni temu i prezentowałam projekt ustawy, przypomnę jeszcze raz, o pomocy dla rodzin 500 zł na dziecko. Ustawa nazywa się program Rodzina 500+. To jest gotowy projekt ustawy, w którym proponujemy, żeby dla rodzin, które wychowują dzieci, dla każde drugie i kolejne dziecko, te rodziny otrzymywały 500 zł miesięcznie, a dla rodzin, które mają niższe dochody, również dla dzieci, od dziecka pierwszego. Proponujemy również, żeby dla tych rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, próg dochodowy był wyższy. W związku z tym chcemy, żeby ta pomoc, realna pomoc, dotarła do jak największej liczby rodzin w Polsce. Co jest ważne, to jest również pomoc, która będzie skierowana także do rodzin na wsi. To jest bardzo istotne, bo dzisiaj te rodziny nie mają praktycznie żadnego wsparcia ze strony państwa, a borykają się z wielkimi problemami finansowymi. Ja wielokrotnie na spotkaniach spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą i mówią, że mają na przykład kilkaset złotych. Tak było na Mazowszu, w jednej z miejscowości, gdzie miałam spotkanie. Przyszła do mnie mama, która wychowuje samotnie czwórkę dzieci. Mówi, że miesięcznie jej dochód na utrzymanie jej rodziny, ponieważ pracują, mają gospodarstwo, jej mąż zmarł, ten dochód to jest 960 zł. I zapytała po prostu tak zwyczajnie, jak ja mam za te pieniądze wykształcić i wychować moje dzieci. Trzeba dostrzegać te problemy, to są problemy realne, tym dzisiaj żyją Polacy i dlatego ten projekt ustawy został przez nas przygotowany i to jest priorytet. Jeżeli Polacy nam zaufają, jeżeli będziemy tworzyć po wyborach rząd, to będzie pierwszy program, który będziemy realizować. I niezwykle ważny. Ale dzisiaj warto też powiedzieć o tym, że obecnie rządzący oderwali się kompletnie od rzeczywistości. I mimo, że pani premier na swoich billboardach ma napisane słucha, pomaga, rozumie, to można dzisiaj po wczorajszym chociażby dniu, po wczorajszym referendum zadać sobie pytanie, na czym polega to jej słuchanie, rozumienie i pomaganie. Ja przypomnę, że nie tak dawno zwróciłam się do pana jeszcze ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego o to, żeby referendum 6 września zadać dodatkowe pytania. Żeby dopisać do tego referendum pytania, które przynieśli Polacy. Ponad 6 milionów podpisów zostało zebranych pod tymi pytaniami. A pytania dotyczyły, przypomnę, tego, czy rodzice mają prawo decydowania o tym, żeby ich dzieci 6-letnie poszły do szkoły, co stanie się z lasami państwowymi, również, żeby mieli prawo decydowania o wieku emerytalnym. Wówczas Bronisław Komorowski odrzucił ten mój wniosek, nawet wykpił. Ale to był pierwszy sygnał tego, w jaki sposób Platforma Obywatelska podchodzi do problemów Polaków. Bo jeżeli te pytania zostałyby zadane we wczorajszym referendum, to frekwencja byłaby na pewno dużo wyższa. I Polacy chcą rozmawiać ze swoimi przedstawicielami, których wybierają, którym powierzają swoje losy, o ważnych dla nich sprawach. Platforma, kompletnie oderwana od rzeczywistości, próbuje tylko i wyłącznie traktować również takie ważne elementy życia demokratycznego, jakim jest referendum, jako element walki i narzędzia politycznego, jako element walki politycznej i tylko i wyłącznie myślenia w kategoriach własnego utrzymania się u władzy. Politycy Platformy próbują na temat tych pytań, które proponowałam, żeby zostały zadane, które przynieśli Polacy, jeszcze raz przypomnę, ponad 6 milionów podpisów, oni sobie z tych pytań kpią. Nawet twierdzą, różnego rodzaju opinie wyrażają, że to nie ma sensu, że przecież to nie są pytania systemowe, że to nie są pytania, które są istotne dla Polaków. Więc ja jeszcze raz przypomnę dzisiaj politykom Platformy Obywatelskiej, którzy po tej wczorajszej kompromitacji, po tym, że okazali się niewiarygodni, po tym, że okazali się tylko i wyłącznie politykami myślącymi w kategoriach własnego interesu politycznego, przypomnę, ponad 6 milionów podpisów.
dzisiaj Polaków interesuje to, czy będą mieli na utrzymanie rodzin, interesuje to, czy będą mogli decydować o tym, kiedy ich dzieci pójdą do szkoły, będą mogli wypowiedzieć się w sprawie wieku emerytalnego. To są sprawy ważne dla Polaków. I my proponujemy tylko jedno. Proponujemy Polakom rozmowę i debatę o tych dla nich ważnych sprawach, bo uważamy, że polityk nie może być oderwany od rzeczywistości i koncentrować się tylko i wyłącznie na własnej interesach politycznych, ale my przychodzimy na służbę. Jesteśmy wybrani po to, żeby w imieniu obywateli ich reprezentować i poruszać te sprawy, które są rzeczywiście istotne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim zaczniemy rozdawać ulotki z parlamentarzystami, z młodymi ludźmi, o których pani prezes mówiła, ulotki, które dotyczą ustawy 500 zł na każde dziecko, to bardzo proszę o pytanie i proszę zadawać pytania do mikrofonu. Monika Kalisz, TVN24. Czy w związku z takimi wynikami referendum PiS będzie prosiło prezydenta o kolejne referendum po wyborach parlamentarnych? Kto ponosi odpowiedzialność właśnie za taki wynik referendum? I czy to sygnał, że Polacy chcą demokracji pośredniej parlamentarnej, a nie referendum? I w innym temacie odnośnie Piotra Dudy z Solidarności. Jak pani się ustosunkuje do najnowszych informacji prasowych? Czy to kompromituje właśnie szefa Solidarności, Solidarność, czy podważa jego wiarygodność? Dziękuję. Dzisiaj Polacy chcą rozmawiać przede wszystkim o tych dla nich ważnych sprawach. I myślę, że gdyby w tym referendum, powtórzę to, co już mówiłem wcześniej, jeżeli by we wczorajszym referendum zostały zadane pytania te, które wcześniej obywatele przynieśli do Sejmu jako inicjatywy obywatelskie dotyczące dzieci 6-letnich, lasów państwowych, wieku emerytalnego, to frekwencja byłaby bardzo wysoka. I moglibyśmy się cieszyć, że obywatele mają prawo, możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla nich sprawach, a instytucja referendum jest rzeczywiście czymś, co jest szanowane przez politykę. Platforma Obywatelska, Bronisław Komorowski, który przerażony po porażce po pierwszej turze za wszelką cenę chciał zrobić wszystko, żeby wynik wyborczy przechylić szale wyniku wyborczego na swoją korzyść, rozpisał referendum, które było tylko i wyłącznie elementem kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego i była zgoda na to polityków Platformy, bo to nikt inny, tylko senatorowie Platformy Obywatelskiej poparli to referendum Bronisława Komorowskiego. Natomiast senatorowie Platformy, nie dodam już obywatelskiej, bo trudno mówić o tej partii, że jest obywatelska, kiedy po raz kolejny podpisy obywateli lądują w koszu, po raz kolejny ta inicjatywa została przez Platformę zmielona. Politycy, senatorowie Platformy odmówili głosu obywatelom w tym referendum, które zostało zaproponowane przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. I to pokazuje, jaka jest prawdziwa, to pokazuje prawdziwą twarz Platformy i tych polityków. Proszę wybaczyć, ale na temat sensacji, o których pisze gazeta redaktora Tomasza Lisa, wypowiadać się nie będę, bo według mnie nie są to informacje, które są warte komentowania. Nie może pan powiedzieć, nie kompromituje to szefa Solidarności, jednak te informacje są potwierdzone, są świadkowie, są na to dowody. No, chyba szef Solidarności, który jest blisko Prawa i Sprawiedliwości, pani między innymi w poprzednim miesiącu się z nim spotykała, mówi o biedzie, o tym, co pani dzisiaj powtarza, chyba warto jest to komentarze, nie uważa pani, pani prezes? Pani redaktor, póki co są to tylko i wyłącznie doniesienia medialne. Jacek Płoza, Telewizja Kraków. Pytanie, ja wrócę jednak do referendum. Kto pani zdaniem jest największym przegranym referendum? Czy wbrew pozorom taka inna postawa uczestników świadczy o tym, że któraś opcja polityczna może jednak mówić o zwycięstwie? Myślę, że wszyscy wiemy, jeszcze raz powtórzę. To referendum nie zostało zwołane z myślą o obywatelach i ich prawie zabrania głosu w ważnych dla nich sprawach, a zostało zwołane tylko i wyłącznie ze względu na to, że politycy Platformy uznali, że to jest dobry element kampanii wyborczej, w kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego. Polacy wczoraj pokazali politykom Platformy czerwoną kartkę i sądzę, że
ten kolejny ważny moment nadejdzie 25 października przy urnach wyborczych. Bo jeżeli politycy Platformy uważają, że mogą oszukiwać Polaków, mogą oszukiwać obywateli i dla swoich interesów politycznych, koniunkturalnych interesów politycznych wykorzystywać na przykład referendum, to wczoraj Polacy dali im jasną odpowiedź, że się na to nie zgadzają. To ja jeszcze raz dopytam, używając terminologii piłkarskiej, jaką kartkę otrzymał w takim razie Paweł Kukiz? I jedna kwestia istotna. Czy jeszcze raz będą Państwo jako PiS wnioskować o przeprowadzenie referendum dotyczących pytań o wiek emerytalny, sześciolatki, lasy państwowe? Jeżeli Polacy nam zaufają, jeżeli będziemy tworzyć rząd, to my przeprowadzimy zmiany, które są konieczne w ustawach, które wychodzą na wprost oczekiwaniom obywateli, tym inicjatywą obywatelską. Natomiast jeżeli będą przynoszone do Sejmu, zgłaszane inicjatywy obywatelskie w ważnych dla obywateli sprawach, to na pewno będziemy te referenda organizować, będziemy je przeprowadzać, dlatego że to obywatele mają prawo do zabierania głosu w ważnych dla nich sprawach, a żadna partia polityczna nie ma prawa odbierania głosu obywatelom. Tak. Agnieszka Molenda, Polsat News. Pani prezes, pan Franciszek poprosił, aby parafie, klasztory, kościoły przyjmowały uchodźców. Proszę powiedzieć, jak wyobraża sobie pani współpracę władzy z kościołem w tej kwestii? I drugie pytanie, czym różni się projekt ustawy górniczej, reformy górniczej od rządowej reformy górniczej i na jakim etapie są rozmowy z Solidarnością? Gdyby pani redaktor mogła doprecyzować to drugie pytanie, bo nie bardzo tak, wiem. Bo rozmawiacie państwo, Prawo i Sprawiedliwość, z Solidarnością na temat reformy górniczej. Proszę powiedzieć, czym ona będzie różniła się od tej zaproponowanej przez rząd? Przede wszystkim rząd nie przygotował żadnej strategii rozwoju górnictwa ani żadnego programu dla górnictwa, dlatego dzisiaj są kłopoty. Rząd Ewa Kopacz na początku roku, w styczniu, podpisane zostało porozumienie, które gwarantowała pani premier Kopacz. Ja tam do jej pory nic się nie wydarzyło. W związku z powyższym dzisiaj sytuacja w górnictwie jest bardzo trudna i to, co miało te deklaracje, okazały się tylko i wyłącznie słowami, pustymi słowami, zatem nic nie zostało zrealizowane. Ponieważ sytuacja jest bardzo trudna, dla mnie nie ulega wątpliwości, że jeżeli chodzi o górnictwo, to jest kwestia nie tylko bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale to jest również i rozwój polskiej gospodarki i to jest również bardzo poważna sprawa o wymiarze społecznym, która dotyczy Śląska i również Małopolski Zachodniej. W związku z powyższym przygotowujemy się tak jak w innych dziedzinach do tego, żeby my, jeżeli Polacy nam zaufają i będziemy tworzyć rząd, żeby nie tracić czasu, tylko wdrażać w życie te rozwiązania, które są konieczne. W związku z tym na pewno taka strategia rozwoju górnictwa i energetyki przez nas będzie przygotowana. A że robimy to w porozumieniu ze stroną społeczną, to myślę jest droga, którą będziemy nie tylko szli teraz, przygotowując się do wyborów i przygotowując nasz program, ale będziemy to realizować zawsze i wszędzie, bo jeszcze raz przypomnę, w naszym przekonaniu, i to jest podstawą naszego programu, trzeba rozmawiać ze wszystkimi, ale trzeba przede wszystkim słuchać tych, którzy w danych dziedzinach, w danych kwestiach są również stroną tej dyskusji. Strona społeczna, związki, nie tylko Solidarność, ale wszystkie związki, które są skupione w branży górniczej, muszą mieć prawo zabrania głosu również w przygotowywanym przez nas programie. Jakie są konkretnie rozwiązania, pani prezes? No, pani redaktor, ja nie powiem w ciągu 2 czy 3 minut tutaj na konferencji prasowej tych założeń. Państwo będziecie poinformowani, będziemy w odpowiednim momencie przedstawiali ten program. W tej chwili odpowiedzialność za sprawy górnicze w Polsce, tak jak i za wszystkie pozostałe, bierze Ewa Kopacz i jej rząd. I czekam, kiedy ona przedstawi wreszcie program górniczy realny, bo póki co to są tylko i wyłącznie zapowiedzi, ale to dotyczy nie tylko górnictwa, bo to dotyczy i służby zdrowia, i rolnictwa, praktycznie wszystkich dzieci. Pani prezes, jeszcze pytanie o uchodźców, gdyby pani mogła się ustosunkować. O uchodźców, o papieża Franciszka, który zaapelował, aby parafie przyjmowały uchodźców. Szanowni Państwo, przede wszystkim w tej chwili myśmy powinni mieć jasny komunikat ze strony polskiego rządu i Ewy Kopacz, jaka jest polityka polskiego rządu, jeżeli chodzi o uchodźców. Ponieważ były
ust samej Ewy Kopacz padały różne liczby uchodźców, których mamy w Polsce przyjąć. Raz mówiła o 2000. Raz mówiła o 10 000. Inne zdanie wyrażał wicepremier Piechociński, inne zdanie wyrażają politycy Platformy. I dzisiaj polski rząd musi mieć odwagę i powiedzieć Polakom, jaka jest strategia i ich plan, jeżeli chodzi o uchodźców. Natomiast jeżeli chodzi o słowa papieża, ja się bardzo uważnie zawsze każdy komunikat, który płynie ze strony Stolicy Apostolskiej, wsłuchuję. I myślę, że ważne by było też dla innych polityków, którzy dzisiaj próbują się powoływać na słowa papieża Franciszka w sprawie uchodźców, żeby tak uważnie słuchali również w innych kwestiach papieża, bo mam wrażenie, że niektórzy politycy mają taką wybiórczą chęć wykorzystywania słów papieża, więc warto na pewno słuchać, ale też i wsłuchiwać się, ale tak jak mówię, dzisiaj to Ewa Kopacz musi Polakom powiedzieć, jaka jest strategia polskiego rządu, jeżeli chodzi o uchodźców. Panie Kaczewnicki, to jest zatrwanie. Pan prezes, proszę powiedzieć, a propos wczorajszego referendum, tak niski procent Polaków poszło do referendum. Czy to jest porażka demokracji, porażka Bronisława Komorowskiego? Dlaczego on sam właściwie nie brał udziału w kampanii informacyjnej referendum? Oraz drugie pytanie dotyczące listy wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Czy przyjęliście taką strategię, że znane nazwiska poparcia właściwie nie ma jakichś większych niespodzianek? Czy te znane nazwiska mają dać wam większe poparcie, czy wynik będzie mniej więcej podobny jak poprzedni? Referendum może już tak jedno zdanie, bo skoro na ten temat rozmawialiśmy. Ja myślę, że politycy Platformy Obywatelskiej i sam prezydent Komorowski, ponieważ to referendum zostało przez nich ogłoszone i zwołane w taki sposób, który uwłacza samej instytucji referendum, bo nie chodziło, jeszcze raz powiem, o to, żeby obywatele mieli prawo zabrania głosu, tylko i wyłącznie chodziło o interes w kampanii wyborczej tego ugrupowania i tego prezydenta. W związku z powyższym w tej chwili można odnieść wrażenie, że próbują przerzucić odpowiedzialność na wszystkich i nawet sami wstydzą się przyznać do tego, w jaki sposób to referendum zorganizowali i przeprowadzili. Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj nastawione na to, żeby zwyciężyć w wyborach parlamentarnych. Przygotowaliśmy silne listy, przygotowaliśmy listy, które gwarantują nam zwycięstwo i chcemy zaproponować Polakom, żeby nasz program, nasza oferta dla Polski i dla Polaków została przez nich przyjęta. Zależy nam na tym, żeby ten wynik był jak najlepszy. I w ten sposób te listy zostały przygotowane również, ale moi państwo, szanowni państwo, nie jest istotne, kto jest na listach. Ważne jest to, z czym do Polaków się wychodzi, do obywateli, w jaki sposób chce się realizować władzę. I my dzisiaj między innymi tutaj jesteśmy również, żeby o ważnych sprawach dla Polski rozmawiać. Ja myślę, że Polacy mają już dosyć zajmowania się i słuchania ciągle tych polityków i tych ugrupowań politycznych, które podobno, tak jak na przykład Platforma, zamiast rządzić, przekształcili rząd w sztaby wyborcze i od kilku miesięcy zajmują się tylko i wyłącznie sami sobą i kto będzie na liście, albo kto nie będzie na liście. My przyjęliśmy inną koncepcję, inną strategię. My się zajmujemy sprawami Polaków. A też prośbę z tego wyborcza. Panie poseł, dzisiaj do Sejmu wrócili z Senatu tak zwana ustawa antysmogowa. Czy pani będzie głosowała za czy przeciw temu projektowi? To jest pierwsze pytanie. Druga rzecz dotycząca czegoś, co tak naprawdę nikt jeszcze nie jest w stanie wyjaśnić, jak to do tego doszło. Chodzi o naprawienie ustawy rewitalizacyjnej. Czy PiS będzie jakoś współpracował z rządzącą Platformą Obywatelską, która chce naprawić błędy, które wyszły po drodze w tej ustawie, a które mogą zagrozić takim przedsiębiorcom, jak na przykład na Nowym Kleparzu. Chodzi o zniesienie ograniczeń dla sklepów wielkopowierzchniowych. Jeżeli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Mówimy bardzo jasno, będziemy przygotowywać, mamy przygotowane rozwiązania. Będziemy wprowadzali dla tych sklepów wielkopowierzchniowych podatek obrotowy po to, żeby... W tej kadencji będziecie państwo współpracowali z Platformą Obywatelską, by naprawić błąd, który ta partia zrobiła przygotowując projekt. Panie redaktorze, ale pan, niech mi pan pozwoli skończyć. Ale pani nie odpowiada na pytanie. Panie redaktorze, ale spokojnie, proszę. Ale ja zadał pan pytanie i ja jeszcze będzie... nie skończyłam. Więc powiem w ten sposób, że przygotowaliśmy ten projekt, przeprowadzimy
tego po to, żeby między innymi chronić małe firmy handlowe, polskie firmy handlowe i żeby dać równe szanse. Ja nie wierzę w to, że Platforma Obywatelska jest w stanie naprawić cokolwiek, co już zostało zepsute. Pan to nazywa zepsucie. Ja słyszałam również w kuluarach, że to jakieś lobby działało. Trudno powiedzieć. Jest mi tylko, mogę powiedzieć tak, że jako parlamentarzyści, myślę, że tutaj pan poseł Adamczyk może więcej na ten temat powiedzieć, bo tymi sprawami się zajmuje. Uważamy, że jeżeli Platforma Obywatelska przestanie jeździć wreszcie i sztab i rząd przestanie pełnić rolę sztabu wyborczego, tylko zajmie się tym, co do ich obowiązków należy, czyli rządzeniem, to nie trzeba będzie później zastanawiać się, jak naprawić prawo, które oni nawet na etapie procedowania już zepsuli. No taka jest dzisiaj rzeczywistość i niestety Platforma nie jest w stanie zrobić już niczego, co dla Polaków będzie dobrymi rozwiązaniami. Bo podobna sytuacja dotyczy chociażby frankowiczów. Też miało być rozwiązanie, które miało pomóc frankowiczom. Potem okazało się, że pomaga, ale instytucjom finansowym. Potem w Senacie zaczęto przy tym coś zmieniać, poprawiać różnego rodzaju poprawki. No, to jest kpina z polskiego parlamentu i z legislacji. Jeżeli rząd czy posłowie Platformy przynoszą przygotowany projekt ustawy, to powinna to być ustawa taka, która nie jest na etapie procedowania w Sejmie przez nich samych naprawiana, potem jeszcze zmieniana, jeszcze w jakiś inny sposób procedowana, bo to wszystko zaczyna stwarzać wrażenie takie, jak gdyby różne rodzaje grupy nacisku działały i same między sobą się przepychała i ten produkt, którym ma być ustawa, która rozwiązuje jakiś problem, już na etapie procedowania jest tak zagmatwany, że nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi. Czy będziecie państwo współpracowali, czy nie? Bo ja nie usłyszałem tego. Panie redaktorze, jak pan sobie wyobraża współpracę wobec ustawy, która została przyjęta przez Sejm? Ale jeżeli pan pozwoli. Otóż dzisiaj mamy do czynienia z niebywałym skandalem, gdzie i czasopisma to jest tylko i wyłącznie taki drobiazg w porównaniu do tego, co uczyniono poprzez zmianę zapisów w projekcie ustawy wówczas rewitalizacyjnej, bo tutaj konsekwencje idą w miliardy złotych, tutaj konsekwencje uderzają praktycznie w polską przedsiębiorczość, przedsiębiorców handlowych, tych małych, tych średnich. Jeżeli ustawa wróciła z Senatu, z poprawkami Senatu, dzisiaj praktycznie rzecz biorąc można ją tylko i wyłącznie zatrzymać, ażeby nie weszła w życie. Więc panie redaktorze, dzisiaj proszę nas nie pytać, co w tej sprawie trzeba zrobić, bo nasze stanowisko zawsze było jednakowe. Natomiast jeżeli doszło do swojego rodzaju oszustwa, bo ja nie wierzę tutaj w błędy i przypadki, zresztą ta zmiana, ja się jej przyglądałem, ja analizowałem tą zmianę, ona nie została wychwycona praktycznie na poziomie legislacyjnym, bo była tak specyficznie zrobiona. No więc, panie redaktorze, nie można manipulować, nie można nic zrobić przy projekcie, który być może posiada jeszcze inne zapisy, które w konsekwencji okażą się niszczącymi polskich przedsiębiorców, ale i nie tylko, bo może w innej przestrzeni, nie tylko handlowej, ale każdej innej, mogą być zapisy tej ustawy niekorzystne. Dzisiaj Platforma Obywatelska powinna wziąć odpowiedzialność za to, co się stało, za ten niebywały skandal, z którym mamy do czynienia. A jeżeli pan pyta, czy my jesteśmy za tym, żeby wspierać te działania, oczywiście, że tak, aby nie doszło, broń Boże, do tego, aby przepisy niszczące polski handel weszły w polską przestrzeń prawną i stały się obowiązujące. Ważne podsumowanie. Jeśli państwo pojawi się jakieś sensowne rozwiązanie problemu, państwo go wesprzecie. Dwa, rozumiem, że najlepszym rozwiązaniem w tym momencie państwa zdaniem będzie odrzucenie ustawy rewitalizacyjnej ze względu na ten błąd. Ale jej nie można odrzucić, panie redaktorze. Możecie w Sejmie po prostu jej nie przyjąć. Można ją po prostu wypłacić i ja mam nadzieję, że to, co się stało. Odwołano posiedzenie wspólnych komisji, między innymi Komisji Infrastruktury, które miało zaopiniować poprawkę Senatu. Nie odwołano bez przyczyny. Po prostu sprawa stoi dzisiaj w miejscu. Panie redaktorze, życzmy sobie, żeby po wyborach nie było w Polsce rządu, który ciągle będzie musiał być ratowany przez jakieś inne ugrupowania polityczne i ciągle ktoś będzie musiał brać za nich odpowiedzialność za to, co oni robią. Tak jak była wczorajsza klapa z referendum, to co zrobiono, w jaki sposób potraktowano obywateli, w jaki sposób władza i Platforma potraktowała obywateli, podobnie jest z tymi ustawami. Pani premier,
czas przestać jeździć i zająć się ustawami, które pani kieruje do parlamentu, no bo w tej chwili jest bałagan i chaos, bałagan i chaos. Powtórzę to po raz kolejny. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Cóż ustawą antysmogową? Ja jeszcze nie znam tych poprawek, które zostały w Senacie zgłoszone. Przeanalizujemy je. Natomiast na pewno nigdy nie podpiszę się pod żadną ustawą, która będzie uderzała w polskie górnictwo. To jest po pierwsze. Ale po drugie od razu proszę, żeby też to wyraźnie chcę podkreślić, że jednocześnie muszą być wprowadzone takie zmiany, które będą zabezpieczały mieszkańców dużych miast, na przykład Krakowa, w którym jesteśmy, na którym rzeczywiście problem smogu jest problemem bardzo poważnym. Ale wolałabym, żeby to było rozwiązanie systemowe i rozwiązanie, które będzie z jednej strony bezpieczne i skuteczne tutaj w walce ze smogiem, a z drugiej strony nie będzie to łatwe rozwiązanie, które przekreśla polski węgiel, bo to nie jest droga, która prowadzi do kontroli. Skoro pani mówi, przepraszam, że uderzy to w polski węgiel, to chciałem zapytać, jak usunięcie z rynku 4 milionów ton odpadów węglowych uderzy w polskie górnictwo? Panie dyrektorze, ja powiedziałam bardzo precyzyjnie i bardzo jasno. Proszę nie wkładać w moje usta czegoś, czego nie powiedziałem. Ale ta ustawa właśnie pana, ma to jest konferencja prasowa. To 4 milionów ton nie wiem. Panie redaktorze, może pan bywał na innych konferencjach, ale konferencja polega na tym, że się zadaje pytanie, a ja później jest odpowiedź. A pan co chwilę się wtrąca i pan w ogóle uniemożliwia odpowiedź. A pan zadaje pytanie, a później kilkukrotnie po prostu z panem się, no to tak się nie da. Niech pan zada pytanie i poczeka na odpowiedź. To jest po prostu, czegoś takiego to jeszcze na oczy nie widziałem. Że ktoś zadaje pytanie, a później sam mówi, jak osoba powinna odpowiadać. Traktujmy się poważnie. Tak, właśnie ja też oczekuję poważnego traktowania. Precyzyjnie odpowiedzi na pytanie. Tak, prosimy o odpowiedź na pytanie. Widzę, że pan uniemożliwia pan zada odpowiedź na pytanie, także bardzo panu dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Także przechodzimy do rozdawania ulotek. Dzisiaj bardzo ważne, bardzo ważne sprawy. Dziękuję. Bardzo ładnie go zmieniało. Konkretne rozwiązania. Pomoc humanitarna nie ulega dla mnie wątpliwości, musi być oferowana. Natomiast jeżeli chodzi o to, że w tej chwili próbuje się zrobić, czyli przerzucić odpowiedzialność na poszczególne państwa, szczególnie nie biorąc też pod uwagę specyfiki i też możliwości takich państw jak Polska, polski rząd musi tutaj mieć stanowczo stanowisko, że nie, uczestniczymy w pomocy humanitarnej, angażujemy się na tyle, na ile mamy zobowiązania międzynarodowe, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dobrego. Przepraszam, a może mam pani... Proszę bardzo, to ja poproszę jeszcze jeden człowiek, będzie za wyższy. No tak, to będzie pan. To jest innego, to jest. Ma, to proszę tylko część, bo będzie zdrowy. Ja wiem, ile bym skończył. Wszystko. Bardzo się pan zbywala. Nie, nie, no ja często, ja proszę pani, ja często bunt szukuję. Tak, tak. Jest to dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Masz parasol, bo ja nawet nie go... Masz parasol, bo ja nawet nie z tego muru, ja się cieszę. No, ładnie.
sondażu? Dziękuję bardzo.